I dużym kątem widać, że na prędkości nie brakuje. Przykładka za numer 3. Samochodów Darek Malaszyński. No i mamy restart. Mamy dobrze restart. Darek, dobrze tak Darek czujnie zjechał. Widać było. Ariel zawraca, było blisko. Pozycja Malaszyńskiego na drugiej zonie, także ładnie Arieleczek zostaje tutaj z tyłu. Najlepszy przejazd. Perfekcyjnie w tym innerwite wpadając na metę na samym środku. No ręce, mój drogi, składają się do oklasku w przypadku tego przejazdu Darka Malaszyńskiego. I nie wiem, czy nie będzie to kluczowy moment. No, może. Wczoraj już średni nam pojechał. Darek Malaszyński był niesamowicie szybki na trasie i czekamy na werdykt. Czekają z niecierpliwością, tak to jest właśnie to nerwowe oczekiwanie, bo Ariel Jęczyk radził sobie świetnie przez całe zawody, natomiast tutaj Darek Malaszyński jakby wystrzelił do przodu niesamowicie. No tyle, o ile mieliśmy dosyć spore zastrzeżenia przy jego chase'ie, no to też już za chwilę dowiemy się, kto stanie na trzecim miejscu. Oj, mamy dogrywkę w takim układzie. Wielkie gratulacje dla obydwu panów. Mam nadzieję, że uda się usłyszeć ten werdykt. Prostuje teraz pół rodu, rzuca teraz kątem, to jest to płynny przejazd niepowolnicego, a nie wiem, czy steruje ten przejazd po raz drugi, ale ja... że jest w stanie pokazywać, że ten progres, który zrobił, naprawdę, naprawdę jest gigantyczny podczas tego sezonu. Dodajmy i przypomnijmy, że Darek Malaszyński był to dla niego pierwszy sezon w driftingowych mistrzostwach Polski i także, mój drogi, i tak bardzo duże gratulacje zarówno dla Ariela Łączyka, który zajmuje najniższy stopień podium, jak i dla Dariusza Malaszyńskiego, który notuje najlepszy występ podczas. Ariel Jęczyk na najniższym stopniu podium. My natomiast...